Dobra, po dłuższej przerwie kończmy wreszcie tego pitbike'a. Mianowicie zaraz sobie spuszczę z niego olej. Zalejemy tutaj go wolwelinem. Filtr na razie musi zostać taki, bo nie zdążyłem kupić nic mniejszego. Ewentualnie właściciel sobie już będzie musiał kupić filtr nowy albo pokleić stary. Nie wiem, jak tam będzie wolał. Łańcuch też kupiłem. Nie jakiegoś Dida, bo zębatki są już przytarte, więc szkoda nawet tutaj Dida ładować. Nie są pierwszej świeżości zębatki, więc zamontujemy tutaj taki trochę tańszy łańcuch KMC. Powinien wytrzymać, jak będzie smarowany, no to powinien wytrzymać, bo tylna zębatka już jest mocno przytarta. Jeszcze jest dobra, ale jest mocno przytarta, więc szkoda tutaj ładować jakichś droższych łańcuchów, lepszych, mocniejszych. Jak i tak zaraz się ten łańcuch by zniszczył od tych samych zębatek. Mam nadzieję, że mnie rozumiecie. Dobra, ja sobie tu zaraz puszczę olej, bo mam trochę roboty innej. To akurat sobie fajnie tutaj pościeka. Nie będę go rozgrzewał. Nie wiem, czy w poprzednim odcinku, czy w tym odcinku, już nawet nie pamiętam, bo to normalnie teraz ostatnio tak robię tyle rzeczy na raz, że już mi się to wszystko miesza. Czy pokazywałem wam, że ustawiałem luzy zaworowe, czy mówiłem, czy nie mówiłem. Są tutaj przeregulowane luzy zaworowe. Wyczyściłem gaźnik. Chyba tego nie nagrywałem, już nawet nie pamiętam, bo naprawdę robię dużo rzeczy na raz. Więc no, w gaźniku to był totalny syf. Taka maść się zrobiła, więc no nie dziwić się, że w poprzednim odcinku to nie chciało w ogóle odpalić. No i co? Luzy są, ale z luzami nic nie zrobimy na chwilę obecną. Lak jest z przodu rozwalone, więc na tym jest konkretny luz. Z tyłu na tulejkach jest luz na amortyzatorach, ale to też za bardzo z tym nie zrobimy nic. Dobra, tyle. Spuszczamy olej i ja se tam pójdę coś robić, a wy za niedługo się zobaczymy. Weźmiemy szmatku. Coś tam leci, jakiś olej. Źle nie jest. No i dobra, to sobie niech pościeka. Potem trzeba będzie motor wypodnosić, wyobracać. A potem zalejemy tam 750 ml Wolwolina. Wolwelin? Wolwolin? No nadzieję, że i tak wiecie, o co chodzi. Nie muszę tam mówić poprawnie. No i zobaczymy, jak to będzie. Ale olej jest, kurde, konkretnie przepalony. Nie wiem, kiedy to było wymieniane ostatnio. Ten olej. Ale jest przepalony konkretnie. Dobra, krótkie cięcie. To sobie niech leci. Ja tam zrobię swoją robotę i widzimy się za chwilę. No i teraz tak, wydaje się, że niby przestało się lać. Ale wystarczy zrobić. No ja już to robiłem tak parę razy, więc tego nie będzie takiego efektu strasznego. Ale patrzcie teraz, przechylę motor w lewo, dość ostro. Dość ostro go przechylę w lewo. Poczekam chwileczkę. Uważajcie, bo może się u was tam troszeczkę polać, więc przesuńcie sobie baniaczek na olej. Tak, poczekam chwileczkę. I teraz wrócę go z powrotem lekko nachylając w prawo. O, i leje się olej. No u mnie teraz się już tego oleju tutaj nie leje tak dużo. Ale wierzcie mi, że u was to jeszcze dość sporo tego oleju wyleci. No ja tak już robiłem chyba z 5 razy, bo chcę, żeby jak najwięcej tego syfu spłynęło z tego silnika. Jak coś tam wam zostanie, to się tym nie przejmujcie, no bo nigdy nie spuścicie na 100%. Zawsze coś tam zostanie w filtrze odśrodkowym, w głowicy, tutaj pod tą śrubką od napinacza rozrządu. Też tam troszkę oleju zawsze zostanie, więc nigdy tego nie spuścicie na 100%. Ale im więcej tego syfu spuścicie, tym będziecie mieć dłużej czysty olej. Chociaż no nie ukrywajmy, że osoby, które tam ładują dawki paliwa dość konkretne,
dość konkretne dawki paliwa, no to momentalnie im też się czarny olej zrobi, nie? Ale nie będę tłumaczył dokładnie co i jak, bo i tak mnie nie zrozumiecie, ja nie umiem tłumaczyć. Nie umiem tłumaczyć, no niestety. Dobra, tu już se to wycieknie do końca. Zamykam koreczek za chwilkę i widzimy się i będziemy dolewać nowego oleju. Tutaj sobie już szykuję kolejny olej. Tu mam bańkę 4-litrową, 10W40. I tu mam fajną banieczkę po kastrolu, chyba to było, po takim oleju. No i tu mam fajnie zaznaczone 750 ml, więc sobie naleję dotąd. Przeważnie takie te pojemniki, co mają, co się sprzedaje olej do motorów, no to przeważnie te pojemniki już tam mają podziałkę. Elegancko. Oleju mi już dużo nie zostało. Jeszcze chyba na jedną wymianę oleju. Na jedną wymianę oleju zostało jeszcze. Dobra, tam ściekło, zakręcam korek i lejemy świeżutki olej. Jak macie tą podkładkę aluminiową wygniecioną dość mocno, no to pasuje ją wymienić. W tym wypadku akurat ona jeszcze jest dobra, więc jej nie wymieniam. Nie wiadomo jak przesadnie tego się nie dokręca. Bo to jest dość często odkręcane, więc tego nie dowalamy nie wiadomo jak mocno. Z czuciem, jak to mówią, z odpowiednią siłą jest ok. To jest dość częsty korek, który się odkręca. Dobra, tu na razie osłoną się nie będę zajmował. Osłonami ustawię motor lepiej i nalejemy świeżego oleju. No dobra, kompresja wróciła. Po robocie przy rozrządzie już jakaś ta kompresja już jest z powrotem. Teraz pasuję, przyblokuję sobie kopek. A, żeby miał lepszy dostęp do wlewania oleju. Jak tu o-ring wygląda? O-ring wygląda jeszcze ok. Więc nie będziemy tu kombinować. Motor pasowałoby. Pasowałoby motor poderwać trochę bardziej. O. Elegancko. Jest troszeczkę bardziej poderwany, więc będzie łatwiej nam tutaj wycelować. Dobra, lejemy olej. Są tam takie fajne baniaki. Ja sobie pojemniczek zaraz przekręcę tak, żeby jak naj, żeby nic nie rozlać. Elegancko. No i dobra. Zalane. Zakręcamy korek. Nie ma co nawet sprawdzać. To nie jest istotne. 750. I powinno być ok. Dobra, tu jest ok. Tu jest ok. Obracamy go na drugą stronę. I trzeba będzie pasować łańcuch teraz. Bierzemy się za łańcuch teraz. Trzeba będzie go pewnie skrócić. Kupiłem większy. Nie było dużego wyboru. Tu jest ile? 140 ogniw. No łańcuch ma. Tak, ale tylko jesteś. Pasuje coś wziąć. Żeby go rozpakować. Zwykły łańcuch, bez żadnych jakichś tam wodotrysków.
No jest dość sporo za długi, ale nie miałem starego na wzór i też się nie przygotowałem, tak szczerze wam powiem. No i dobra, bierzemy fleksika. Fleksa! Teraz trzeba będzie te dwa oczka zeszlifować. Jak coś przejedziecie po tej krawędzi tutaj, to nic nie szkodzi, bo i tak to będzie zbijane. Jedziemy. Oczywiście okulary na oczy. No, pojedziemy. Pierw pasowałoby sprzęt podłączyć. Pasuje sprzęt do prądu, podłączyć. Wtedy chyba będzie trochę lepiej pracował. Dobra, szlifujemy. No i jest ok. Poszło. Zeszło. Łańcuch rozkuty. Wszystko fajnie. Ściągniemy zabezpieczenia. Jeszcze. I zapinamy i gotowe. Od góry patrząc, spinkę zawsze zakładamy odwrotnie. W którą stronę łańcuch ciągnie. Czemu? Bo jakby nam w coś uderzy spinka, to się tylko mocniej dopnie niż odepnie. Łańcuch będzie ciągnął w tą stronę, więc spinkę musimy zapiąć w przeciwną. No i wtedy jak łańcuch uderzy w coś, na przykład tu będzie gałązka, łańcuch będzie ciągło, uderzy w coś, no to spinkę dopchnie, a nie zepchnie. Chyba mam nadzieję, że to rozumiecie. Dobra, zostanie nam, bo teraz łańcuch jest trochę luźnawy, zaraz jeszcze sprawdzę to, ale jest luźnawy. No nie dam rady bardziej o jedno ogniwo skrócić, bo będzie za krótki. Niby regulacji jest, ale wolę, żeby był troszeczkę dłuższy niż za krótki. Wtedy też koło odchodzi trochę i jest bardziej stabilny motor, ale mało ważne. Tutaj mamy też dość sporo jeszcze regulacji, żeby naciągnąć, więc to podciągniemy. Dobra, ja tu pozakładam plastiki, żeby nie było. W międzyczasie będzie mniej tego dzielostwa wszystkiego. No więc, no dobra, nie przedłużamy, jadę z tematem. No dobra, no i zostanie nam teraz jeszcze ustawić ten łańcuch. W sensie naciągnąć go i ustawić koło. Więc bez błędnego gadania przystępujemy do tej czynności. A popuścić koło, rozkontrować. Oczywiście pewnie nie ma tu kluczy takich, dając życie. Więc będzie chwila przerwy, muszę lecieć po klucze płaskie. Bo włączyłem nagrywanie, a się nie przygotowałem. Klucze mam.
Nie wiem jeszcze jakie tu są, ale wziąłem na zapas 14 czy 19? 19 i 17. Ok. Teraz skontrować na koło. Elegancko. Teraz skontrować naciągi i jedziemy z tematem. Co to jest? A, widział? A, żebym wziął więcej kluczy. Do tej czynności będę musiał zmodernizować tego klucza, bo... Do tej czynności będę musiał zmodernizować tego klucza, bo jest mało miejsca. Więc jedziemy, zaraz pokażę wam jak to ma wyglądać. Tak będzie wyglądać. Teraz będzie lepiej można było tam kręcić. Uwaga, test. Od razu o wiele lepiej. Trzeba skontrolować. Silnik wygięty. Prowadnica. Ślisk. Ja pierdzielę. Koło lekko scentrowane, ale koło lekko tylko scentrowane, ale niestety opona to taka jakaś jest upośledzona ta trochę. Dużo więcej z tej strony. Łańcuch. Jeszcze troszkę tutaj. Wystarczy. Jest ok. Dobra, kontrujemy i gotowe. No i dobra, na sam koniec odcinka jeszcze to odpalmy, bo już się bateria kończy. Jedynie tam parę śrub nie dokręciłem, no, w szczególności od osłony pod spodem, no bo to tak powykrzywiane jest, że nie idzie nic zrobić. Dobra, palmy, bo już bateria miga, zaraz padnie.
Na razie na staniu. Dobra, zmienimy kamerkę, bo jedlibyście mnie, ja bym się tym nie przejechał pewnie na tym odcinku. To jeszcze dobiję tylko powietrze w koła. Jakby tam były jakieś wibracje, no to będzie na pewno wibrował wydech, bo tu nie ma żadnej gumy. No i osłona pod silnikiem też będzie wibrować, nie? Ale pracuje fajnie. Dobijemy wszystko powietrza i jedziemy się nim przejechać. Nie ma tu regulacji obrotu na gaźniku. Nie ma żadnej śrubki. A nie, jest, przepraszam. Jest śrubka. Tylko tak schowana, że kurde, jej tutaj nie dopatrzyłem. Nie mogę za dużych obrotów dać, bo to jest bez sprzęgła. A znowu już silnik już jest taki. Tutaj są troszeczkę za dużo powietrza i nie są za dobre, bo woziuteńkie jak u rowera. Dawno mnie jeździł. Ślisko jak nie wiem co. Nie ma nie wiadomo jakiej mocy.
No niestety wolnych obrotów to nie będzie trzymać. Bo już bierze olej. Ale da się jeździć, moc jakaś jest. Powiem wam tak, no jeździ. Trochę wolnych obrotów nie trzyma. No tu jest ten minus. Poza tym... Tutaj jeszcze śrubki się sprawdzi, czy są dokręcone. Poza tym, no to... No nie ma się co doczepić. No zbiera się, nie przedławia go tak za bardzo. To jeździ się naprawdę fajnie, tak wam powiem. Chętnie bym takie coś, kurde, przygarnął, tak wam powiem, bo widzę w tym potencjał. Widzę w tym potencjał do super maszynki do upalania w terenie. Tak wam powiem szczerze. Chociaż no bardziej by mi, kurde, podpasował troszeczkę minimalnie większy pitbike, czyli takie coś jak Pitgang 125, no ale to na razie się zastanowię. Może kiedyś się jakaś okazja trafi, no to wreszcie sobie kupię jakiegoś pitbike'a uczciwego. No dla was pewnie będziecie mówić, że to gówno, bo to tylko będzie tam 125 pojemności, ale jak widzicie od początku mojego kanału, ja widzę w motorach coś innego niż przeważnie wszyscy, gdzie większość nie widzi w nich nic. Czyli chińskie gówno i coś w tym stylu. No i może by się go zmotało konkretnie, tak? Typowo, takiego pitbike'a małego, typowo pod taką jazdę w super ciężkim terenie. No nie będzie się dało na tym skakać jak pitgangiem, bo pitgangiem dało się tam przeskakiwać przez jakieś te fosy, czy przez nie fosy. Na taką 125 niestety już nie będziemy dali rady skakać, ale za to byłby inny plus, o wiele, wiele większy. Dawałby sobie radę na pewno w cięższym terenie niż 140, taka 125. Chyba że jakiś tam producent się nie boi i dałby takiego pitbike'a na testy, no to można by było tam... Tylko że no u mnie to tam typowo taki z pudełka to nie byłby pitbike taki za dobry. Musiałbym go konkretnie zmodyfikować, żeby to dawało radę, nie? Od razu wam mówię, że no bez modyfikacji no to raczej by się nie obeszło. I tyle. Kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało, więc koniecznie łapeczka w górę. Nie podobało się, no niestety z bólem serca przyjmie tą łapeczkę w dół. Chcecie kolejny odcinek Speedbike'a, no to piszcie na dole w komentarzu pod filmem. Będzie dużo łapeczek z odcinków, pod odcinkami Speedbike'ów, no to będziemy kręcić więcej. No ja tam mam trochę innej roboty, no nie nagrywam tego, bo mi się wydaje, że to nie jest ciekawe, więc nawet wam tego nie nagrywam, dlatego też takie dłuższe przerwy są. No i tyle. No i tyle. Więc do następnego, na razie, trzymajcie się, hej!